Co? What the fuck? Dostaliśmy paczkę za 50 tysięcy od podjęcia w finale? Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dawno nie było draftu, przyznam szczerze, że troszeczkę już minęło. Prawdopodobnie nie, ale nie zachodźmy w szczegóły. Jak dobrze pamiętacie, jeśli oczywiście oglądaliście ostatni odcinek, jeżeli nie, to odsyłam was do ostatniego odcinka, gdzie doszliśmy do... W sumie nie powiem gdzie, bo to byłby spoiler, także nie będę jeszcze nic mówił. Ale... Trafiliśmy kompanego, trafiliśmy na was, także mamy 35 611 końców. Możemy zagrać jeszcze dwa drafty bez żadnych problemów, także jeśli odpadnę dwa razy w pierwszej rundzie, co jest zdecydowanie nieuniknione w dzisiejszym odcinku, to będziemy mogli zagrać jeszcze. Dobra, także klasycznie, jeżeli film się spodoba, zostaw łapkę w górę i spróbujmy dzisiaj bić 5 do potęgi 5. Nie wiem ile to jest, możecie sobie obliczyć. Dobra, także myślę, że możemy zaczynać. Draft będzie taki jak zwykle, w sumie nie mam ostatnio zbyt dużych pomysłów na jakikolwiek draft, dlatego będę wybierał to co uznam za dobre, to wybiorę. Tak to mniej więcej wygląda, także oczywiście, że płacę monetami za ten draft. Potrzebuję skrzydeł. 4-3-3. Naturalnie, że tak? Dziękuję bardzo. Okej, okay, może jakiś wysoki draft, jakiś... Gdyby było 190... Ronaldo? Dobra, niech będzie Ronaldo. Jakbym zrobił jakieś 193 może, to bym się naprawdę... Nie byłbym smutny wtedy. I Cavani oraz... Cavani. Jakiś Messi, Bale, coś? Jakiś pewnie jest Gareth Bale, najlepsza wersja Bale'a. I Messi, team of the season. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze potrzebuję Modricia, Iniesta i... To był falstart, przyznam szczerze, to był falstart, jest od Gigi'a Pillo Kokeo. Koke nam się przyda, bo Koke jest tego co nie ma żadnych dobrych kart. A Bruno ma jeszcze Totsa i można teraz jakiś Bruno wyskoczy z Team of the Sinist Cross. Dziękuję bardzo, dobrze, bardzo ładnie. To jakiś Marcelo, Jordi Alba, coś? I jest Jordi Alba, Marcelo Team of the Year. Ło kurde, ale wysypało, okej, okay, może jakiś Tots Carvajal? Nie, ale jest Montoya, okej, okay. Ramos lub Godin lub Piqué. Jest Piqué Team of the Season. Dobrze, jest bardzo dobrze. Kurde, coś za łatwo idzie w tym momencie. Może teraz będzie Smoli. I weźmiemy Sligu, mamy ocenę 91, póki co, ale mamy zgranie 71. Także musimy nad tym popracować zdecydowanie. Poszły rezerwy i tym razem mamy Lukaku Team of the Season, który na pewno pójdzie na ławkę. To jest w 100% pewne. Neymar, czy brać Neymara, czy nie brać Neymara? Czy co, wezmę tego Neymara i zrobię tak. To zaraz tylko plus 5, co prawda. Ale jesteśmy na dobrym tropie w tym momencie, potrzebujemy jeszcze SP. Dobra, wspaniale, na razie ławka, powiem wam, jest bardzo bogata, ale potrzebujemy lepszego SP, no nie! Godin, nie! Nie róbcie mi tego, drogi EA Sports. Nie, do rating już 90, do 90 spadło, fuck. Haps. Danilo, no super, naprawdę, genialny. A San Jose, no dobra, no wygląda to, że San Jose, no jest, już rating do 89 spadł, ale lipa, dobra, plus 8 do zgrania. Dobra, także potrzebujemy chyba Suareza. Suarez to jest chyba co jedyne, co nam... Będzie dosyć... Nie... Suarez! Fuck! Proszę no... Come on, może być nawet... Czyżby? Jest 91, okej, czyli kolejny raz mamy 190 draft, także... Nic szczególnego po raz kolejny... to nam nic nie da... Czy jak coś tu przesortuję... Mogę zrobić tak... To totalnie nic... Ojo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 j
54 wzrostu, ale myślę, że powinien dać radę. Także myślę, że możemy zaczynać. Nie będę już zwlekał, zaczynamy, szukamy pierwszego przeciwnika. Naturalnie startujemy, nie będę nic więcej mówił, bo się już powoli zapowietrzam. Dobra. 5 kresek. Ło, okej, mamy 5 kresek tego opóźnienia, także, znaczy zielonego, oczywiście to znaczy, że bardzo dobrze. Także gramy z Polakiem Mrozu Team FC. I co nam zrobi Mrozu FC? Także ma sporo niebieskich kart, ale zgrania ma troszeczkę mniej. Dobra. Toni Kroos. Oj, tu widzę Ronaldo, który wy... Biedni. Dobra, dobra, moment, moment. Felipe Luis, zostaw mnie, zostaw mnie. Lećmy do środka. O, tak jest, Neymar, leć. Faul, tak jest, dokładnie. Bardzo dobry wybór. Oj, to chyba było idealne, chociaż tam Sandro wbiega do bramki. Jakim prawem to nie wpadło, no? Marcelo, uderz. Tak, Marcelo, jest, wpadło. Jezu, myślałem, że to będzie boksówka po raz kolejny. Marcelo, mimo że to nie jest napastnik, idealnie wykończył 1-0. I prowadzimy. I bardzo fajnie. O nie. O nie. Jezu, wybij. Dobrze. Wow, co ja zrobiłem?
Nie, wybij, łap, wybij. Dobrze, może być i tak. Ło, dobra, no tam, o, no to było bardzo brzydkie. Dobra, Toni Kroos, ale teraz strzedł, Kroos. I na prawą, Toni. No nie, no serio. Koke, dobre zejście, prawa noga, Koke. Ależ to wykończył teraz, Koke, 2-0. No tego to się nie spodziewałem. Po kim jak po kim, ale po Koke to raczej nie. No żaden napastnik bramki na razie nie strzelił, także trochę dziwne. Wejdźmy tylko do środka, bardzo dobrze, Chris. O nie, nie wybij, dobrze. Nie, jednak źle, De Bruyne nie robi tego. Dobra, wiem, że on zejdzie teraz w prawo. I ja tu inaczej zrobię, genialnie, Toni, dobrze. Teraz zagranie do Messiego, teraz Messi. Przyspie, o, dokładnie. Nie ma opcji, nie ma opcji, że go dogonisz. Gdzie, co ja mogę zrobić, mogę dośrodkować? Strzelić z główki, 3-0. Wreszcie napastnik strzela bramkę, coś nieprawdopodobnego. Trzecia bramka w meczu, a pierwszą bramkę strzela napastnik, naprawdę niespotykane, co nie zmienia faktu, że jest 3-0. Asysta Messiego, strzelił Ronaldo. I wszystko fajnie. O nie, 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 czysto, musi być czysto. Nie! What the f... Co? Co zrobił? Co? Dlaczego si... Kto o normalnych zmysłach mówi sobie w myślach, że to będzie dobry plan, kiedy ktoś idzie sam na sam, że wybije mu piłkę z nóg? Dosłownie. Po prostu podbiegnie i wykopnie mu tę piłkę spod nóg. Kto? To nie... Jak? To nie mogło się dobrze powieść, Sirigu. Albo robisz wślizg, albo łapiesz tę piłkę, ale nie wykopujesz jej sprzed nóg. What the fuck? Tu widzę Sweaty, San, Jose, 4-1. Dziękuję bardzo, nie przegrywamy tego meczu, jak nic, 4-1. Tak jest. No. Przepraszam bardzo, ale czemu tu nie ma kartki? To nie wiem, ale spróbujmy może coś tu zrobić ciekawego. Chyba za mocno, ale spróbujmy. Leo Messi z rzutu wolnego, no nie! Koniec, moi drodzy, 4... Dobrze mówię, 4-1? Chyba, nie chcę się pomylić, ale chyba było 4-1. San Jose zawodnikiem meczu, nie wiem dlaczego. Graliśmy z Polakiem, było całkiem dobrze, bo nie było lagów, było 5 kresek połączenia, także... Szanuję i żeby było w przyszłości więcej takich, także... Lecimy do ćwierćfinału, o dziwo, startujemy dalej. To co powiedziałem właśnie nie miałem sensu, bo powiedziałem startujemy dalej. Co ja czasami mam w głowie, to ja nie wiem, ale lecimy dalej. To może brzmi lepiej. I nadszedł czas na ćwierćfinał i zmierzymy się z draftem 188, także o całe 3 ratingi mniej niż nasz, ale to jest głównie całe Premier League w połączeniu z dwoma zawodnikami z La Ligi, także kreatywnie. No ale okej, okay. No w sumie ja mam prawie całą La Ligę, także nie będę się wypowiadał, więc już nic nie mówię. Pyk, Cristiano do Neymara, genialne podanie, leć Neymarito, leć, dobrze. I dośrodkowa, tam jest karny! Mógł być gol? Ale lepiej wziąć karnego. Cristiano może być, strzelimy sobie naturalnie w lewo i strzelimy bramkę 1-0. Dziękuję bardzo, tak to się właśnie robi, tak się wywalcza karne. I wywalczył karnego nie kto inny jak San Jose. Także to jest po raz kolejny cichy bohater tego, póki co tego meczu, bo to jest bodajże 10 minut, także nie przesadzajmy, a na razie San Jose wywalczył nam karnego. O-o. Zlatan. Nie! Jezus Maria, poprzeczka. Fuck, to nie tak miało być. O nie, nie zdecydowanie. Nie, Luka. Nie! O tym mniej więcej mówiłem. Romelu Lukaku na 1-1. Miałem jeden celny strzał. Dobra, widzę, że ten mecz będzie troszeczkę bardziej skomplikowany. Dobra, do środka. Dokładnie, tak jest. Cristiano. Tu jest Neymar, dokładnie. Tylko trzeba zejść do środka, dobrze? I w tę stronę, bardzo ładnie, Neymar, ale tu jest Ronaldo, ale czemu on się zatrzymał? Czy zdąży do piłki, Cristiano? Uderz. Dziękuję bardzo, 2-1, fantastyczne wykończenie, Cristiano Ronaldo po raz kolejny. I bardzo dobrze. O Jezu, ale teraz akcja, Mane, idź, nie, o Boże, co się, halo, co się z obroną stało? Spokojnie, Mane, Jezu, Pique, nie! Nie dobijaj mnie! Cristiano, tak. I David Luiz, nie tym razem, mówię ci, już musisz faulować, tak? Do takich środków musisz się zniżać, tak? Ja teraz zagram do... Ostatnia minuta, dobra, podajmy do Koke, który zagra do Ronaldo. Ten tu widzi San Jose, który nic nie zrobi. Neymar, San Jose, to jest to, mówię wam, to jest akcja. To jest to, San Jose, to jest nic. Nie, San Jose, nie. Brawo, kurwa! Nie wiem co o tym sądzić tak naprawdę. Ale co dostaniemy? Jakieś paczki? Srebrną paczkę zawodników, złota paczka, premium, złota paczka. Ja nie mogę, ale luksus. Dobra, tworzymy srebrną paczkę, bo może jakiegoś informa trafimy, pewnie nie, ale to...
świecący zawodnik, Espo Ayagun. Ayalvin. Śmiejcie się, proszę. Czy on coś kosztuje? Ayagun kosztuje całe 1000, 2,5. Wow, 1000 końców. Wystawię go za 750. Promocja. Dobra, nie mamy czasu na takie biedackie karty, moi drodzy. Ostatnia, nie, jeszcze nie ostatnia paczka. Złota paczka i walkout. Tu nie będzie. W sumie gdyby walkout w takiej paczce, to bym się... To bym skakał po całym domu, ale to jest Espinoza. Dobra, genialny traf, w ogóle go nie znam. Ale możemy ich wszystkich wysłać na listę transferową. To będzie na jar. Dobra, no. Nie, żebym się spodziewał czegoś lepszego w takiej paczce, tak naprawdę? Dobra, no niech już będzie. Jeszcze murawski, proszę bardzo, polski akcencik na sam koniec. Jeszcze cień! O! A powiem wam, że to jest bardzo dobrze, bo nie wiem czemu. Cień kosztuje całe 5000 na PS4. To jest właśnie paradoks. Możecie trafić nie wiadomo jakich zawodników, a traficie styl karty gry i zwróci się wam 1/3 drafta. To jest serio, to jest fenomen tej gry, naprawdę. Dobra, także to było na tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Troszeczkę krótki wyszedł, no ale... Czego się można po mnie spodziewać, bądźmy szczerzy. Tak, dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie, zostaw suba. Jeżeli jesteś nowy, żeby mi przegapić kolejnych materiałów, zostaw łapkę, jeżeli mi się spodobał. Klasycznie, trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.